boksowałem bezpiecznie dla siebie trochę, jakby w pewnym sensie. Z wiekiem boksuje się mądrzej, a nie, jak można powiedzieć, młody, nerwany. Niektórzy mówią, że to w takim razie to żyjesz, tak? Jakby nie strzykało, nie pykało, nic by nie bolało, no to w takim razie byłoby coś nie tak. Powiedz mi szczerze, naprawdę wierzysz, że jeszcze trzeci raz możesz zostać mistrzem świata? Co za fantastyczna noc w boksu. Tu będą padać bomby największego kalibru. Gotujcie się Państwo na wielkie grzmoty. Cześć, witam Was serdecznie i witam Krzysztofa Diablo Włodarczyka. Witam Panie Andrzeju. Krzysiu, za kilka dni na Salowym dworze stoczysz walkę z Abrahamem Tabulem. Zgany rywal ma bilans 17 zwycięstw, 6 porażek, 1 remis. W wywiadzie dla Ring Polska mówiłeś, że on nie dyga na robocie. O co chodziło? No nie dyga na robocie. Widziałem tam jakieś walki, oglądałem jego, tylko dwie. I nie boi się podjąć walki. Wychodzi, boksuje, rzuca tymi rękoma, chce trafić, chce wygrać walkę, więc myślę, że będzie to na pewno cięższy zawodnik niż miałem po pierwszej przygodzie, można powiedzieć. I z kolegą z Ukrainy boksowałem, prawda, tylko można powiedzieć na drugi dzień ten kolega z Ukrainy miał, jakby można powiedzieć, guzów jak grzybów po deszczu, tak bym powiedział. Ale to już, jakby można powiedzieć, nie moja głowa, każdy się martwiła swoją. Tutaj, no, z tego co gdzieś tam widziałem, tą prawą rękę gdzieś tam taką ciężką ma, więc pewnie gdzieś tam rzuca, próbuje dogonić, próbuje, jak to się mówi, ubić przeciwnika i tyle, więc dlatego mówię, że nie dyga na robocie, wychodzi i boksuje, no. Zobaczymy, no. Pewnie, jak mam nadzieję, że mam taką nadzieję, że jak wszystko zagra tak, jak powinno, to po pierwszym, może albo nie pierwszym, po którymś lewym, nie będziemy musieli już jakby wychodzić do kolejnej rundy, ale nam to jest jakby boks i jakby w tym boksie wszystko się może zdarzyć. Właśnie, no ale tam ostatnio, jak walczyłeś chyba nawet w Zakopanem, to zarzucano ci, że trochę za pasywnie. Jak ty widzisz tą walkę? Trochę będziesz musiał bardziej podkręcić energicznie? Za pasywnie, dokładnie. Boksuję też tak, można powiedzieć, boksowałem bezpiecznie dla siebie trochę, jakby w pewnym sensie. Z wiekiem boksuje się mądrzej, a nie, jak można powiedzieć, młody, nerwany. I idzie na żywioł, tak? I może się naciąć. Na pewno będzie trzeba trochę pokazać jakby tej energii, tego żywiołu. Postaram się zrobić tak, żeby kibice byli zadowoleni, a ja będę boksował, jakby można powiedzieć, bezpiecznie, żeby też nie przyjąć żadnego ciosu. No, gdzieś tam sparujemy, robiliśmy różne rzeczy na tych sparingach. Mniej więcej założenie jest jedno, trzymać zawodnika w niepewności, o tak bym powiedział, czyli w takim dystansie, żeby w każdym momencie można było doskoczyć i zadać cios. Użyłeś określenia, że byłeś młody, narwany, teraz trochę inaczej. Tak. To, czyli co, już czujesz te 41 lat, że te trochę... No, czuję, ale jakieś tam, jakieś rzeczy tu strzyka, tu pyka. W takim razie niektórzy mówią, że to w takim razie to żyjesz, tak? Jakby nie strzykało, nie pykało, nic by nie bolało, no to w takim razie byłoby coś nie tak, ale co, no, trzeba uważać, no, tak bym powiedział. Na pewno, tak powtórzę, boksuje się mądrzej. Przebiegały te przygotowania bez problemów, czy były jakieś kłopoty? Kłopoty były, jak to się mówi, trochę ze sparing partnerami. Były okrojone jakby trochę sparingi. Nie było tak, jak zawsze mamy 3 w tygodniu, to teraz były 2 w tygodniu. Ale wydaje mi się, że to co jakby mieliśmy zrobić i chcieliśmy do czego doprowadzić, co poszkolić, co zrobić, to zrobiliśmy, no. Więc nie ma tego złego, co by na dobre może nie wyszło. Powiedz mi szczerze, naprawdę wierzysz, że jeszcze trzeci raz możesz zostać mistrzem świata? Mogę zostać mistrzem Europy. To na pewno mogę zostać mistrzem Europy. Wiem, że Francuz chyba, z którym Krzysiek Głowacki miał boksować, odmówił bodajże boksowanie i to jest, ale myślę, że mistrzem Europy mogę zostać i to jest w 99% prawdopodobne, jeśli wszystko doprowadzimy do tego, żeby tak było. Czyli mistrzem świata, no, na pewno zależy od wielu, jak to się mówi, zdarzeń, od wielu zdarzeń, tak? Od tego, w jakiej będę formie. Jakby można powiedzieć, chodzi mi o cielesne, czyli w jakiej kondycji będzie moje ciało. Czy nie będą żadne kontuzje doskwierać, czy nie będzie żadnych chorób, skoń nie skoczy. Tak, nieraz tak bywa, że przed końcem roku coś zawsze gdzieś tam łapie, ale
można powiedzieć, złapałem, tak można powiedzieć, osłabienie organizmu, wyskoczyła mi, można powiedzieć, mocno opryszczka, która już jakby, można powiedzieć, się kończy, już jakby się goi. Kurde, wierzyć, zdaje mi się, że gdzieś tam wierzyć zawsze trzeba, ale czy dojdzie do tego momentu, no widziałem walkę też, można powiedzieć, Bradysa, gdzie pojechał i boksował, tam bronił swojego pasa, przegrał niestety walkę. Byłem bardzo energiczna, bardzo, bardzo szybka, bardzo taka, no jeden i drugi próbował być nieustępliwy, tak, no przegrał. Niestety, ale i tak po tych dwóch latach Bradys pokazał no, dobry, fajny boks, o tak bym powiedział. Pewnie zależy, jaki to jest zawodnik, tak? Jaki zawodnik? No, ci wszyscy tak zwani młodsi uważają, że na starszym można gdzieś tam łapać doświadczenia i karcić. Ale i nie bić, na tobie. Ale bić, tak, dokładnie. Ja na pewno do tego nie dopuszczę i nie pozwolę, żeby tak było. Co to za pomysł z tą walką z Łukaszem Różańskim? Kto to panu powiedział, panie Andrzeju? Takich, nie, jakieś, już mówią, no. Ja myślę, że bardzo fajny pomysł. No, wszystko zależy od Łukasza, w jakim on jest stanie fizycznym, psychicznym, do tego, żebyśmy wyszli i zaboksowali na Podpromiu. No, jest to bardzo fajna hala. Rzeszów generalnie jest jakby... Uwielbia sport, uwielbia boks. W 99%, znów 99% zawsze mieliśmy na Podpromiu komplet widzów, tak bym powiedział. Za czasów Dawida, świętej pamięci, Kosterskiego, ta hala w pewnym sensie pękała w szwach i ludzie przychodzili, bo chcieli zobaczyć też rzeszowian, boks, lubili. Inicjatywa tej walki wychodzi od ciebie? Troszkę ode mnie i no, bardziej chyba ode mnie. No, Łukasz też, jakby można powiedzieć, już rok nie boksuje. Tak, ja też długo nie boksowałem. On ma ten przywilej, że jest tutaj na ziemi. Tak, stąpa, dokładnie, stąpa też, można powiedzieć, i cieszy się, jakby można powiedzieć, wolnością. Nie miał żadnego czasu zabranego na to, że nie musiał, że po prostu nie ruszał się, tylko non-stop jest w jakiejś tak zwanej, można powiedzieć, formie. A ty nie będziesz zarzewiały? Nie boisz się trochę? Łukasza? Kurde, no jest to, jakby można powiedzieć, zawodnik, bym powiedzieć, niekompletny, ale gdzieś tam tą niekompletnością swoich umiejętności wyniszcza tych zawodników swoich, tak? Tu rzuci jakiś cios, tu jakby można powiedzieć za głowy, tu za karku, tu nie wiadomo skąd i oni padają, tak? Więc no, na pewno jest... nieprzewidywalny do końca w swoim jakby boksowaniu, ale dlaczego by nie? Dlaczego nie dać radości, radości kibicom i tego, żeby też się Łukasz, jakby można powiedzieć, sprawdził. Tak. A miałeś jakieś oferty walk tych frykowych, jakichś takich MMA, czy nie? Tak, one są. One są, cały czas one są gdzieś tam, ale ja powiedziałem, no, najpierw muszę pewien jakby etap, to są pewne etapy tak, u każdego człowieka. Tak. Etap bokserski. Nie mówię tak, no tak bym powiedział. Na razie mam to, co mam i cieszę się tym. I tak mi też jedna osoba powiedziała, można powiedzieć, boksu i tak długo, jak tylko możesz. Ciesz oko kibiców, prawda, pokazuj się z jak najlepszej strony i tyle. Tak? Jasne. Tak, Krzysiu, jeszcze dwa pytania takie bardziej prywatne. No wiadomo, miałaś przerwę. Żadna kobieta już nie jest w ciąży na razie. Jeszcze żadna kobieta nie jest w ciąży. Spokojnie, spokojnie. Nie. Jest ta, co była i zostali. Nie, jest właśnie, o to chodzi. Bo miałeś dłuższą przerwę w widzeniu dzieci. Jak odebrałeś dzieci? Jak odebrały ciebie po takiej dłuższej przerwie? Już można powiedzieć, się nasyciłem trochę, bo córka... było tak, że nie spałem... spałem jednym z trzech pokoi, można powiedzieć, gdzie mamy... w domu i starałem się tak, że no składam się, żeby się wyspać, żeby to dziecko nie budziło. Ona codziennie rano przychodziła i mnie głaskała, tata, 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 coś niesamowitego, wspaniałego. Może nasycić się nie nasyciłem, ale ucieszyło moje serce, bym powiedział, bym tak powiedział, a dzieci, no ostatnio też z trójką dzieci moich byłem w cyrku, więc serdecznie polecam cyrk Zalewski. Nie ma zwierząt, ale akrobaci są bardzo, jakby można powiedzieć, wszechstronni i naprawdę fajnie
pójść, można się pośmiać. Z całą trójką byłeś? Można, tak, z całą trójką. Z trójką dzieci i z dwójką, znaczy z dwójką i z rodzicami, o tak powiedział, z mamą i z tatą. Aha, więc spędziliśmy czas naprawdę fajnie, super. 2,5 godziny były, 2,5 czy 3 były rewelacyjne. Przyzwyczaiłeś się już, że nie siedzisz za kierownicą? No, ale mam kierownicę w kształcie, jakby można powiedzieć, rowerowej kierownicy, więc zamiana, jak to się mówi, zamienił stryjek, sikierka na kijek. Trochę tak. Daję sobie radę, no tak tu mówię, no. Od ronda wiatracznej przejechałem 2 przystanki autobusem, bo wysiadłem, bo nie wiedziałem, tak, jak dalej tramwaj jedzie, a jechał jeszcze kawałek prosto, ale wysiadłem w razie W, żeby gdziekolwiek indziej nie pojechał, albo żeby nie zawrócił. Podjechałem 1 przystanek autobusem, a potem tutaj do pana doszedłem na piechotę, więc dużo chodzę. Tak kiedyś. Jak jeździłem, można powiedzieć, z Piasecza na Halę Mirowską, to bardzo dużo chodziłem, tak? Z jednego transportu przechodziłem na drugi transport, podbiegałem, podchodziłem, więc jakby nie było problemu z wagą. Teraz też można powiedzieć, waga już jest jakby w pewnym sensie startowa, mam ważę 92 kilo niecałe. Aha. I rozumiem, że praca nóg też jest dobra po takim treningu. Po takim spacerku tak, tak, jak najbardziej. Czyli w granicach, będzie w granicach 3 godzin dziennie spaceruję, o tak bym powiedział. A, fajnie. Słuchaj, trzymam kciuki, żeby w ten weekend było ok. Dziękuję no bardzo. I oby doszło do tej walki z Łukaszem. To ja zapraszam. Dla kibiców wielka frajda. Wielka gratka, wielka frajda. Mam nadzieję, że... Kurde, no zobaczylibyśmy, na pewno dalibyśmy dużo radości, tak mi się wydaje, dużo radości kibicom. Łukasz... No. Tak będzie w żarciu. Łukasz się nie boi, nie będzie boleć. No. Tak w żartach, przepraszam bardzo. Wiem, było widać, po ciosach Łukasza też padają. Ja tak troszeczkę można powiedzieć żartobliwie, ale zapraszam, mam nadzieję, że przyszły rok, nie wiem, koniec stycznia nawet, początek lutego byłaby to wspaniała data i myślę, że każdego byśmy, jakby można powiedzieć, ten karnawałowy czas ucieszyli. Dzięki, wszystkiego najlepszego. Ja również. Trzymaj się, Krzysiu.